tydzień 11. Na początku 11 tygodnia ciąży, licząc od zapłodnienia, czyli 13 licząc od ostatniej miesiączki, długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka wynosi około 6 cm, czyli jest ono wielkości śliwki węgierki. Waży 14 gramów. W tym tygodniu można już odróżnić dziewczynkę od chłopca. Proces tworzenia się prącia i moszny u chłopców rozpoczął się w 9 tygodniu ciąży. W kolejnym tygodniu guzek płciowy przekształca się w żołądź prącia. U kilkucentymetrowego mężczyzny wyniosłości płciowe połączyły się w mosznę. W podobnym czasie rozpoczął się u dziewczynek proces przekształcenia guzka płciowego w łechtaczkę. W tym tygodniu zaczyna kształtować się pochwa. U małej kobiety powstały mniejsze i większe wargi sromowe oraz zaczął być widoczny przedsionek pochwy i błona dziewicza. Pod koniec 11 tygodnia ciąży długość ciemieniowo-siedzeniowa dziecka wynosi około 7 cm, czyli wielkością przypomina cytrynę. Waży około 30 gramów, czyli tyle co krótki ogórek.